Czasem dużo nie oznacza najlepiej. Gdy usuniemy z triatlonu kolarstwo, powstanie zupełnie nowa dyscyplina, czyli swim run. Dziś nad jeziorem w Suminie odbyły się pierwsze tego typu zawody w Polsce. Pomysł tak naprawdę zrodził się w zeszłym roku, a właściwie 2 lata temu, jak wyczytaliśmy gdzieś tam w internecie artykuł o swim runie, który jest organizowany w krajach skandynawskich. No i idąc za ciosem, w zeszłym roku była taka pierwsza nieoficjalna impreza dla naszego tutaj otoczenia. A w tym roku pierwsze oficjalne zawody w Polsce. Z trasą zmagało się 47 uczestników z całego kraju. Słoneczna pogoda oraz wspaniała aura pomogła organizatorom zgromadzić tak dużą frekwencję. Jesteśmy zaskoczeni tym, że tylu zawodników bierze udział w dzisiejszych zawodach. Pogoda jest wymarzona właściwie do tego rodzaju rekreacyjnych imprez. Cieszymy się, że tylu zawodników bierze udział i przebiegają w tak dobrych humorach i nastrojach. Pogoda, satysfakcja. Co tak naprawdę skłania ludzi do brania udziału w tego typu zawodach? W tej chwili aktywne życie staje się coraz bardziej modne. Ludzie potrafią po całym kraju jeździć, szukać takich imprez. Jeżeli jest sprzyjająca pogoda, odpowiednia scenaria, to bardzo chętnie startują. Zawody Swimrun w Suminie odbywały się w 2 kategoriach. Sprint 18 km biegu i 4 km wpław oraz super sprint, w którym trzeba było pokonać trasę dokładnie o połowę krótszą. Jak z tym wyzwaniem radzili sobie uczestnicy? Fajne warunki, fajna droga, urozmaicona, także i trochę w lesie, i trochę po takich terenach szutrowych. Walka była do samego końca. Kolega mnie przed ostatnim pływaniem mnie dopadł, ale w wodzie uciekłem. Super, dobrze, że ta woda była chłodna, bo nie było czuć tego upału. No czuję się zmęczona, ale radosna. Cieszę się, że wytrzymałam. Cudowny bieg, niesamowite okoliczności natury i przyrody i takie wsparcie na trasie jak Patryk i Łukasz z Karolem. Najgorsze było pływanie, ale ostatnio z kontuzją, więc z bieganiem też nie najlepiej, ale udało się ukończyć. Ja na kogoś, to praktycznie nic nie biega, trochę pływa, tak mi się da żyć, to ktoś tu podpowiada. No i jest całkiem fajnie. No wyczaiłem w internecie, gdzieś na stronie mi mignęło po swim run. Akurat się interesowałem, bo zawodami pływackimi przy okazji to się trafiło, więc akurat jak znalazł na przetestowanie się przed sezonem. Bardzo dumny jestem z żony, bardzo. Twardzielka, prawdziwy twardziel. No. Wystartowałam z grupą koleżanek i kolegów. Była dla mnie premiera. No piękny bieg, bardzo indywidualna znowu dyscyplina. Warunki na trasie bardzo też fajne. No trochę błota było, także trzeba było się trochę przyciskać przez gałęzie, ale naprawdę sympatyczne. To jest taki sport, który pozwala zaistnieć, pozwala rywalizować, pozwala walczyć o zdrowie w ruchu wszystkim. I młodszym, i starszym. Nie trzeba specjalnie dobrze pływać. Są możliwości, żeby się podeprzeć. Na przykład, oj przepraszam, bo mamy tutaj kolejnego zawodnika. Kondycja jednak to nie wszystko. Aby podołać wymaganiom swim run, trzeba przede wszystkim opanować technikę. Pierwsze wejście do wody zapomniałem zapiąć tutaj zamek taki, mi się woda nalała. To musiałem stanąć i zapiąć, to trochę czasu straciłem. A potem już wiedziałem, przed wejściem do wody zapinam zamek, robię pływaka, na koniec dopiero okulary. Zdrowie, aktywność fizyczna i rywalizacja. Jest jednak coś, co wyróżnia swimrun na tle innych dyscyplin. Będziemy zachęcali wszystkich właśnie, reklamując tę imprezę jako takie miejsce dobrych emocji, takiej prawdziwie fair play, rywalizacji, bez napinki, bez ciśnienia, z uśmiechem. Powiat starogardzki od dziś staje się prekursorem nowej dyscypliny sportowej w Polsce. Dla tych, którym brakuje kolarstwa, organizatorzy zapewniają triatlon w formie swim, run, fun. Polecamy również zobaczyć Młodzież rusza na ratunek oraz Powiat starogardzki Jak bezpiecznie nad wodą. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.